codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. 65 529 5529. Taki jest nasz numer telefonu. I już ktoś na niego dzwoni. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Witamy. Ja mam pytanie. W zeszłym tygodniu był taki program, gdzie rozmawiał pan Adamek z przedstawicielem naszych władz odnośnie komarów. Czy coś w tej sprawie się zmieniło, czy decyzja miasta jest, że nie? No, z władzami to rozmawiał akurat jeden z moich kolegów, teraz nie pamiętam, czy Filip, czy Bartek, chyba Filip. No, no i decyzja była taka, że na razie żadne opryski antykomarze nie są planowane. My oczywiście no, tam w tym ja artykule... W związku z tym proponowałbym naszym włodarzom może tak wziąć sobie cytat z wiersza Adama Asnyka: trzeba z żywymi naprzód iść, po życie sięgać nowe. I pani, która tłumaczyła, że nigdy nie było oprysków, więc oprysków nie będzie, powinna się uderzyć w pierś i powiedzieć, no zastanowimy się nad tym, bo skoro większość ludzi potrzebuje takiego czegoś, to no nie można mówić nie, bo nie. To znaczy, że jak w Lesznie kiedyś będzie powódź, to również nie, bo nigdy nie było? Interesujące. Okej. No, znaczy, znowu... ja bym proponował, żeby jednak włodarze, którzy, samorządowcy, którzy są dla nas, pomyśleli o tym i nawet jeżeli mówią, że nie mają środków, to te środki trzeba przesunąć z jakichś mniejszych projektów, które były przewidziane dla małej grupy, żeby zrobić coś dla całego społeczeństwa miasta Leszna. Dziękuję panu bardzo za ten komentarz. Również miłego dnia życzymy. No, jak państwo uważacie? Oczywiście, że jeżeli społeczeństwo będzie odpowiednio apelować, to bardzo możliwe, że ten apel spotka się z posłuchem. 65 529 5529, ale to mówcie nam, co, jak to widzicie, czy rzeczywiście jest aż tak źle z komerami w tym roku, że trzeba by jakąś globalną skalą packę zadziałać. Taką wielką, globalną. Wielką pacą, taką pół miasta od razu chlast. Gazetą. Telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Proszę pana, chodzi mi taką sprawę. Wykaszanie. Trasa Poniec Gostyń, wyjazd z Łęki Wielkiej od Rokosowa to jest w ogóle niewidoczny. Trzeba wyjechać na połowę jezdni. Łęka Wielka, Rokosowo. Tak. Tam przy tej figurze to jest? To skrzyżowanie? Tak. Tam jest Święty Wawrzyniec, jest bardzo ładny. Tak. Okej. No cóż, jest ta lista bardzo długa dróg do wykaszania. No wegetacja idzie bardzo szybko, ale no mam nadzieję, że służby powiatu gostyńskiego, służby drogowe mają na stanie kosy albo jakieś wykaszarki i tam podjadą. No nie wiem, ale dobrze. Spróbujemy dobrze. Oczywiście poprosić. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam, no rzeczywiście dziękuję. Trawy rosną jak dzikie. I zboża widziałem też na trawnikach miejskich. Tak? Tak, na przykład na plantach. Wszędzie są zboża takie fajne. Sprawdzałeś jakiego typu zboża? No wiesz co, wygląda jak żyto, ale nie jestem aż tak bardzo ze wsi, chociaż 20 lat 8 mieszkałem, żeby rozpoznać dokładnie. Żyto jest bardzo pożyteczne. Znaczy, każde zboże jest pożyteczne, tylko pytanie na co? Bo ja na przykład jestem fanem jęczmienia, ale... Ale nie wokół. Nie, broń Boże, w postaci słodu. Witamy serdecznie, dzień dobry, kolejny dzwoniący. Dzień dobry, panie Jarku. Witamy. Jestem kibicem Unii Leszno. Byłem na stadionie teraz też, wie pan co, i wstyd, po prostu wstyd mi, bo też czasami jeździłem do Wrocławia i tak dalej, ale co tu z tymi tojtojami jest, to jest wstyd. Ludzie idą za swoją potrzebą i pod billboardami normalnie swoją potrzebę robią, bo jest po 4-5 tojtoi przy wyjściu, kolejki. No to nie wiem, kto to rządzi, czy
z Mosiru, Leszna, żeby nie postawili więcej, po 10 czy po ileś tej toi, no to normalny wstyd, żeby takie coś było na stadionie. Jeszcze nie widziałem na żadnych stadionach, żeby ktoś pod billboardami robił swoją potrzebę. Ale z tego powodu korzysta z billboardów, że nie może się dopchać do toalety przenośnej. Tak, tak, do toalety nie może się dostać, do tego toi. No jak przyciśnie, bo sprzedawane są napoje, prawda, na meczach? Tak, jest, no, jest piwo, tak. Jest woda, i w koło się przerwy, jak tam między biegami, jak po czwartym biegu, czy po siódmym. I kółko się zamyka. No wstyd, nie wiem, czy pan kryją, nie widzi tego, czy co, bo się interesuje, nie wiem, czy jest jeszcze dyrektorem, no czy jeździ sobie do Niemiec, do drużyny, jest menadżerem tamtej niemieckiej drużyny, a tu nie widzi, co się dzieje w Lesznie na stadionie, taki ładny stadion, ludzie przyjeżdżają z całej Polski, albo coś, a tu taki syf za przeproszeniem. O, faktycznie, no jeżeli tak, to nie fajnie i to złą wizytówkę nam daje. Dobrze, no spróbujemy to ustalić, oczywiście z Mosirem, czy to za zabezpieczenie toalet odpowiada Mosir, czy klub jako organizator meczu. To musimy się tylko wywiedzieć, jak to wygląda. Takie coś jeszcze nie widziałem na żadnym stadionie, żeby tak coś było. Czyli, szanowni państwo, póki co mała rada, jak już idziecie na ten stadion, to, kochani, może nie kupować tych napojów, bo potem właśnie jest problem porządnie się wysiusiać przed meczem i potem trzeba te 2 godziny przetrzymać. I pampersa. Albo podciągać i wypluwać. Dobra, dziękuję bardzo, pozdrawiamy serdecznie, miłego dnia, pozdrawiamy serdecznie kibiców Żużla wszystkich. No to jest problem, tak, bo najpierw grawitacja, tak. Pół meczu działa. Stoisz w kolejce po piwo, drugie pół meczu stoisz w kolejce do Toitoja i tyleś tego meczu widział. 65 529 5529 nasz numer telefonu do za 15:10. Dzisiaj jesteśmy z państwem i już ktoś dzwoni następny. Witamy. Ale dodam jeszcze odnośnie stadionu, przynajmniej nasi wygrali. Tak, i to był bardzo emocjonujący pojedynek. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Ja dzwonię w sprawie tej ścieżki rowerowej do Świerczyny, do Grodziska. Tam o tym moście tuferalnym. Ktoś tam wołał, wiadomo? Jeszcze nie mam odpowiedzi, ale dobra, przypomnę sobie. Grodzisko. Świerczyna. Że się wjeżdża na drogę, omijając ścieżkę. No, podejrzewam, że to będzie wymagało potężnej, jakiejś tam poważniejszej inwestycji, także to tam pewnie nie są rzeczy, które się da załatwić z dnia na dzień. Ale dobrze, przypomnijmy się w zarządzie dróg. No, tak można by jeszcze się dopytać, nie wiem, burmistrza czy kogoś innego, dlaczego to nie było zrobione od razu przy budowie tej ścieżki rowerowej. No tak. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję. Miłego dnia. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. 65 529 5529. Co tam państwu w ten weekend jeszcze ciekawego się przydarzyło? Co tam ciekawego gdzieś przyuważyliście? Co was zainteresowało? Ja mogę powiedzieć, że przed weekendem próbowałem się dodzwonić na Skarbową. Przez godzinę wykonałem 80 nieudanych połączeń, w tym dwa, gdzie sygnał był dobry, ale nie odebrano, a potem nagle się rozłączało i... No. I co się chwalisz? No jak się chciałem pochwalić, bo państwo też... Kiedyś 2 godziny dzwoniłem, mieli właśnie te doświadczenia. Więc też chciałem się pochwalić, że mam doświadczenie. O. Witamy kolejnego dzwoniącego. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Chciałem się zapytać, bo mam takie pytanie, tak mały dylemat mam. Mhm. Chciałem się zapytać, dlaczego na przykład taka firma jak gazownia w Lesznie ma zamknięte swoje podwoje, swoje drzwi dla klientów. Wszystkie instytucje się już otwierają, czy energetyka, czy szpitale, czy tam przychodnie, wszystko się otwiera. Gazownia jest nadal zamknięta. Moja mama tam zawsze chodziła sobie tam z rachunkami, tam jej kwitki na miejscu wypisywali, szła na pocztę, płacić, wszystko było ok. Teraz jest wielki problem, bo oni mają zamkniętą gazownię, nie wiem, tyle ludzi tam chodzi do pracy, tyle pań tam pracuje, ale nikt nie przyjmuje klientów. Chciałbym, żeby jakoś zainterweniować, bo zapytać, co to się dzieje z tą naszą gazownią. Znaczy, wie pan, pewnie tak, pandemia na pewno była powodem, natomiast ja zauważyłem w wielu firmach, że one już nie wracają do bezpośredniej obsługi klienta. Stawiają na obsługę online. I to jest w wielu innych firmach. Nie wiem, czy tak jest akurat w gazowni, ale widzę, wiele firm skorzystało, że tak powiem, z tej okazji, bo to obniża koszty.
I bardzo wiele firm już każe się, że tak powiem, łączyć internetowo z sobą i wszystkie sprawy załatwiać internetowo. Ja to rozumiem, ale starsi ludzie na przykład nie są tacy dyscy, jak tam młodsi, żeby to wszystko załatwiać internetowo przez e-maila czy cokolwiek. No więc takie coś, a nadal pracują osoby, które przed pandemią pracowały na tych stanowiskach, gdzie obsługiwały te osoby. No więc co te osoby dzisiaj robią w tej gazowni? Dobrze, no spróbujemy się dowiedzieć, czy mają zamiar wrócić do obsługi bezpośredniej. PGNiG to się nazywa. Tak jest. Dobra, dziękuję bardzo. Miłego dnia. Do widzenia. Wielkopolska Spółka Gazownicza chyba dokładniej, tak to się nazywa. 65-529-5529. Linia wolna, można dzwonić, zapraszamy. Linia wolna, można dzwonić, a swoją drogą w pandemii rzeczywiście ten sektor usług online bardzo się rozwinął, bo ja sam zacząłem z kilku usług, to kiedyś zawsze na piechotę, teraz rzeczywiście online. Przypomniał mi się Tesla, jak mówił, że też prąd bezprzewodowo można wysyłać, to może gaz też bezprzewodowo byśmy wysłali online. Znaczy można wysłać gaz bezprzewodowo, tylko... Tylko czy odbierzemy? Nie rozproszony, no tak? No właśnie. 65-529-5529 nasz numer telefonu i cały czas czekamy na sprawy od państwa. Co tam komu na wątrobie leży, albo na sercu, albo na umyśle, to zadzwońcie i nam powiedzcie. Albo się podzielcie jakąś obserwacją. Albo podziękujcie, jak albo, macie tak, komu. Jak macie komu, albo za co. Albo po prostu jak chcecie sobie z nami troszkę tutaj poprzekomarzać się na tematy ogólne, to też zapraszam bardzo serdecznie. 65-529-5529. Polecamy nasz numer. Tak, właśnie gazownia, widzę, do mnie napisała, że rachunek muszę zapłacić. Widzicie, jak to działa? To w tę stronę bez problemu. W tę stronę, znaczy w drugą stronę też będzie musiało być bez problemu, bo po prostu trzeba będzie rachunek zapłacić. Ale nie osobiście, tylko pewnie też online, przez internet. Tak, oczywiście. Witamy serdecznie kolejną osobę dzwoniącą. Dzień dobry. Witamy. Ja bym chciał się zwrócić do pana, co przed chwilą dzwonił na temat tej gazowni. Mhm. Jeżeli ma czas dzwonić, to znaczy, że nic nie robi. Okej. Ale nie wie pan, jak tam... Niech się nie czepia ludzi, to bo to jest nieporządku do innych. Pracują tam ludzie i mam nadzieję, myślę, że pracują. Natomiast nie orientuje się pan, jak to tam wygląda pod względem obsługi? Nie, proszę pana, ja jestem pracownikiem fizycznym. Aha. Nie wiem, na jakim... Jak można pracować, a można nie pracować. Jeżeli on ma czas zadzwonić, to znaczy, że nic nie robi. To jest mój głód. Okej, okay. Ja tu zadziałam pojednawczo. My oczywiście pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich pracujących ciężko ludzi, zwłaszcza gazowników naszych leszczyńskich. Nie, po prostu chodzi mi o to, że nie każdy docenia pracy innych. Okej, okay. Rozumiem, ale my doceniamy, naprawdę. No tak myślę. My doceniamy bardzo i bardzo serdecznie pozdrawiamy. Ja wiem, poniedziałki są takimi dniami, kiedy czasem człowiek się zastanawia, czy to, co robi, ma sens. Owszem, ma ogromny sens to, co robicie i ja się bardzo cieszę, że... Wie pan co, najgorsze jest to, że też niektórzy mówią, o, stoi przy łopacie, opiera się, nic nie robi. To nie jest tak. No pewnie, że nie jest. Każdy ma czas, chwilę odpoczynku. Ale jak pan wie, polska natura jest taka, że uwielbiamy sobie takie tutaj rzucać. Tak, zgadza się. Nie? Ja zawsze mówię, że kształcenie nie jest w parze z rozumem. Pewnie. Także pozdrawiamy panów serdecznie. Jak jesteście na zmianie, to życzymy wam dobrego dnia. Dziękuję I żeby wam ten poniedziałek tak fajnie minął, sympatycznie. Też tak myślę. I pozdrawiajcie pogotowie gazowe, jak mijacie. Wszystkich oczywiście ludzi ciężko pracujących, jasne. Dobrego dnia panom życzę. I żeby dzisiaj była pogoda i żeby nie padało, bo ja w sobotę tak zmokłem w Olsztynie, że schnąłem potem 2 godziny. Dzień dobry, witamy serdecznie kolejnego dzwoniącego. Dzień dobry. Witamy. Jak panie Jarku, chciałem się dowiedzieć, dlaczego w soboty i niedzielę nie chodzi piątka na cmentarz, tam na ogródki działkowe. Jest tyle ludzi chętnych, a tu się okazuje, że w sobotę, niedzielę nie idzie. I tym bardziej w ciągu dnia jest tylko rano jest o godzinie 10, przedtem było o godzinie 8 wyjazd z Rejtana, a teraz tego nie ma. Można to wypatrzeć.
Znaczy zgaduję, że oczywiście chodzi o opłacalność tej linii. Nie wiem, na ile tam jest właśnie duże obłożenie. No ale jest dużo później, dużo ludzi jeżdża samochodami. Samochody stoją przed tymi działkami. Później ten kurzy się. Wie pan, tam jest ta szlaka wysypana. O to chodzi, to, taka sprawa, nie? Czy wie pan, możemy oczywiście pana dyrektora MZK, pana Jacka Domagałę, zapytać o to, czy jest możliwość uruchomienia linii numer 5. I z innych rozmów na temat innych połączeń, no zazwyczaj usłyszeliśmy taką odpowiedź, że chodzi oczywiście o ekonomię, czyli o to, żeby autobus nie woził latem, powietrza. Nie, no, latem, nie? Dobrze, chodzi o sobotnie i niedzielne kursy linii numer 5. No, zapytać... By mógł iść na przykład rano, czy tam o godzinie 10, tak jak teraz idzie, i później wieczorem o 18. Byłoby miło, ale mówię, znowu pytanie, na ile byłoby zainteresowanie tą linią, ale być może pan dyrektor taką wiedzę ma, jak to było wcześniej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pozdrawiam, bardzo. Miłego dnia i teraz krótka przerwa. Wracamy na posterunek i my już zapraszamy pod numer 65 529 55 29. Kolejny telefon, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Ja się chciałam dowiedzieć, bo dzwoniłam chyba 2 tygodnie temu o tą ścieżkę w kółko jeziora Dominickiego. Ona jest czy nie ma? Brama jest zamknięta na kłódkę. Mhm. No, i jeszcze słyszałam, że mają tam założyć bramę na pilota. Mhm. Więc... Tam, jeżeli pani słuchała tej audycji później, tam dzwonił pan, który mówi, że tam, rzeczywiście nasz kolega się tym zajmuje, ale chyba jeszcze nie skończył, że tam jakąś działkę, na której jest droga, ktoś wykupił i ona jest prywatna. Nie, to nie jest pana, tam jest sama dzierżawa, tam jest cukrownia, tam jest... inne są jeszcze 2 ośrodki i to jest wszystko dzierżawa i nie wiem, czy dobrze, ja muszę, ktoś wykupił. Ja muszę Bartka Glubsia zapytać, jak on tam jest daleko z tym tematem, co mu się udało ustalić. Ścieżkę dookoła jeziora i przy okazji tam był też dojazd do, jak to się nazywał, przystań, tak? Przystań. Zatoka, o właśnie. Wiem, że tym tematem Bartek lub się miał zająć, także go będę dopytywał, jak to tam wygląda, czy gmina rzeczywiście ma tam jakiekolwiek moce pod względem objechania tego jeziora, przynajmniej tą ścieżką bliżej wody, bo mówi pani, że są 2 ścieżki. Tak. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję. Pozdrawiam. 65 529 5529. Mamy jeszcze 10 minut naszej audycji, także śmiało dzwońcie, co tam w weekend jeszcze wam się ciekawego przypomniało. Dzień dobry. Witamy bardzo gorąco. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam panów. Ja mam taki problem. Właściwie pewnie nie do rozwiązania tutaj lokalnie, ale może na Szczecin. Nie jestem kibicem Żużla. Oglądam wszystkie transmisje. Boli mnie to, że po południowych meczach reflektory świecą w pełni, słońce w pełni na niebie, a reflektory świecą i jakby podwajają koszty tego meczu, czy koszty klubu, bo ktoś to musi za to zapłacić. Przecież my mamy się jak najbardziej ograniczyć to ciepło i tak dalej. Ile to wydają pieniędzy na prąd i również ekologia, tak? Nie wiem, no jak to mówią, nie wiem, ale się domyślam, czemu one mogą świecić. Podejrzewam, że chodzi o wymogi telewizyjnej transmisji. No nie wiem, Grzegorz, znasz się na tym trochę lepiej ode mnie. Ja słyszałem o czymś innym, czy świeci, czy nie świeci, i tak się płaci. Jeszcze co innego. Okej. To ja tego nie wiem, natomiast ja podejrzewałem, że chodzi o transmisję telewizyjną, czyli żeby, no, nawet jeżeli jest jasne słońce, to chodzi o takie odpowiednie doświetlenie tych zawodników, żeby tam cienie żadne jakieś tam głębokie nie były. Tak słyszałem, ale Grzegorz może słyszał lepiej. I teraz teoria Grzegorza może jest prawdziwa bardziej od mojej. Może obie są prawdziwe. Może obie są niewykluczające się. Prawdziwe. Ale tak jak pan szanowny stwierdził, zapewne są to rzeczy, które są poza nami, nawet poza klubem leszczyńskim. I takie są wymogi telewizji, już tutaj potwierdzono mi. Tak, wymogi telewizji tutaj tak podejrzewałem, czyli moja teoria się bardziej sprawdza. Telewizja po prostu wymaga mnóstwa telewizja rzeczy. Telewizja płaci za transmisję i telewizja wymaga. Tak. Rozumiem. To mniej więcej wygląda. I tutaj już pasuje. Tutaj pod względem ekologii to już jest temat
jakby zamknięty. No tak. Tak samo już przy tym temacie jesteśmy, tak samo jak te miliony aut na światłach w pełnym słońcu. Aha. Troszkę. Chociaż no przyznaję, że nawet jak samochód mamy w pełnym słońcu, to kiedy ma włączone światła, normalne światła, nie te takie tam te punkciki, które ma, tylko normalne światła, to ten samochód lepiej widać. Ja przypominam, że do wypadków dochodzi w ostrym słońcu równie często, co w półmroku, czyli no, nie zauważymy go na przykład, bo jest za jaskrawo. Ale dobrze, tu mamy wyjaśnioną sytuację, czyli chodzi o transmisję. Cóż mogę powiedzieć? No, my polecamy transmisje radiowe. Michał Konieczny relacjonuje, że zrelacjonowałby mecz, nawet jakby jechali po ciemku. Po świeczce. Tak ma jest. Pan rację, bo tutaj w radiu akurat nie widać i nie kuje w oczy to światło. Tak, byle widział kolor kask i już, wiesz, to Michał, to zresztą państwo sami wiecie, jak on fantastycznie o żużlu opowiada. Świetnie. Dziękuję, miłego dnia, do widzenia, 65 529 5529. Dzięki temu, że w radiu nie widać, możemy tutaj pracować, bo nasza uroda jest typowo radiowa, przynajmniej moja. No, nie, ostatnio ci się poprawiło trochę. No, tak próbowałem do ciebie dorównać. Dziękuję. Dzień dobry. Witamy, 65 529 5529, słuchamy pana. Ja mam taką prośbę na przykład do klubu, jeżeli chodzi o sektor rodzinny. Po prostu jakby ktoś przychodzi z dziećmi na żużel, mhm, na przykład ma picie, tak, no to że nie można więcej na przykład zjeść niż na przykład pół litra na przykład na osobę, tak. Aha. Wiadomo, to dziecko, no, dziecko też biega, to wszystko, no i te pół litra nie starczy, nie? Mhm. Znaczy, no można było w jakiś sposób na przykład, no wiadomo, no chcą, żeby dzieci zainteresować tym żużlem, tym wszystkim i tak dalej, no ale też oni nie wytrzymują tego, nie? Przez taka właśnie możliwość, żeby, no bo przy bramie na przykład pan kazał zostawić dodatkową na przykład butelkę, bo ktoś wziął dwie na przykład dla dziecka, mhm, tak? Okej. Ten sektor rodzinny, to wiadomo, trochę trzeba popatrzeć z innej strony na to, nie? Ja rozumiem. No, na ile to jest znowu wymysł klubu, to na ile to są jakieś przepisy zewnętrzne, które trzeba po prostu stosować? Nie wiem, jeżeli ktoś z państwa zna się na sprawach ochrony, to dajcie nam znać. No, ale teraz ciepło się robi, tak, i takie dziecko też by chciało coś tam wypić, czy coś tego, nie? No. Jasne. No, ja mogę radzić w takich sytuacjach, może spróbować trochę takiego solidaryzmu społecznego, czyli spróbować między sobą na wejściu tę wodę rozdzielić, tak żeby każdy z tą butelką niewielką wchodził. Czy rodzice z dziećmi są tak spokojni w sektorze rodzinnym, że nie użyją tego jako ewentualnie jakiegoś sposobu nacisku? Znam takich zapaleńców, którzy nawet jak przychodzi co do czego, to dzieckiem mogą śwignąć, ale to jest miłość do sportu. Witamy kolejnego dzwoniącego. Dzień dobry, ostatni już telefon dzisiaj. Dzień dobry. Ja dzwonię w sprawie takiego przekopu na trasie z Ponieca do Krobi. Tam zrobili przekop poprzek drogi przed karcem, nie wiem, jeszcze przed torami właściwie, i przed karcem. I teraz oni to zawalili, założyli kostkę, było dobrze, 2 tygodnie, teraz wszystko siadło i nie ma żadnego oznakowania. Tam jest tak nisko, że każdy samochód jak przelatuje, to normalnie szok. Nie? Bo dobrze. Sam nawet przyjeżdżałem teraz w piątek, to samo, nadal nic nie jest zrobione, nie wiem, kto przekopywał, na co to robili, ale chyba ten wykonawca powinien to zrobić od nowa, tak? Liczymy na naprawę tej drogi, tak. Koło przejazdu kolejowego w Karcu. Liczymy na naprawę albo przynajmniej na postawienie znaków, które ostrzegają kierowców. No, ale to musi być podniesione, bo to tak w kasie zapadła, nie? Usiadło wszystko i chyba, to że, chyba, że to taki sposób na zabezpieczenie przejazdu kolejowego, żeby... Ale nie, to jest tam 50 metrów, a na przejazd jest światło i tego, i stop, to tam przejazd jest po prostu bezpieczny, nie? Oby tak było. Tak. Dziękujemy bardzo. Damy znać, jak będziemy coś wiedzieć w tym temacie, a tymczasem bardzo serdecznie państwu... A jeszcze mamy 3 minuty? A ja przepraszam cię. Naprawdę? Łe. Ze spokojem jeszcze. Przepraszam, ja już tutaj myślami... Ja tak obserwowałem, co zrobisz i dlatego... Dobrze, że mi zwróciłeś postanowiłem uwagę. Bardzo sobie ci dziękuję. Czyli jeszcze 3 minuty, czyli jeszcze spokojnie. 2 telefony. 65 529 5529.
Zapraszamy, polecamy. No i dzwońcie, jak już tutaj Grzegorz mnie zatrzymał siłą, po prostu on mnie tutaj przykuł na chwilę do mikrofonu. Chcę popatrzeć jeszcze na to twoje gładkie, takie jak to się robi właśnie. Czołaj golone. Dzień dobry. Witamy gorąco, dzień dobry. No nie i chcielibyśmy bardzo gorąco. 65-529-5529. Spróbujmy, halo. No jednak to samo. Jeszcze raz powtórzę, numer 65-529-5529. Może teraz, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Witamy, Radio LK. Tak. Dzień dobry, proszę pana, ja dzwonię z Jarocina z takim malutkim problemem. Chodzi mi o to, że często jest buch o weterze. Dzisiaj akurat podczas audycji przed przerwą też nie było nic. I to się często zdarza. Nie wiem, o co w tym wszystkim chodzi, czy tam jakieś przekaźniki, czy coś. Nie jestem radiowcem. My też nie wiemy, bo my tutaj tylko gadamy, do tego nie wiemy, jak to działa. Natomiast damy znać naszym specom od techniki w Jarocinie, na jarocińskim nadajniku przerwy w nadawaniu. Długie czy krótkie przerwy? No, powiem panu, że no teraz było przed wpół do dziesiątej, to było w granicach 2-3 minuty, a to często się zdarza, a szkoda. Dobra. Miło was słyszeć, ale... Bardzo się cieszymy. Jak jest cicho w radio, to... Ja rozumiem. Oczywiście, no, zaraz będziemy naszych technicznych tutaj uruchamiać, i żeby sprawdzili, o co tam chodzi w tych elektronach, które przyznaję, przepływają. W sobotę mieliśmy mały problem, ponieważ tutaj mieliśmy czyszczenie i jak zegar nasz przy okazji spadł, to wyłączył nadawanie na chwilę. W Jarocinie być może to była też taka... Ja tak żonie dlatego tłumaczę. Kochanie, lepiej nie sprzątać, bo to zawsze coś się stanie. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Panie Jarku. Ulica Popiełuszki, tam jest do ronda tutaj od osieckiej drogi. Jest aby jedna ławeczka czy dwie. Czy tam nie można postawić jeszcze dwie, trzy? Tam ludzie chodzą z kijkami i rowerami i starsi ludzie i chcą się... Ja rozumiem, okej. Chcą się tam usiąść, odpocząć chwilę i napić się wody czy czegoś. No dobrze, zgłosimy. Ja przypominam, że już od iluś tygodni przekazujemy prośbę o ławeczki na Osieckiej. Nie wiem, czy się w końcu pojawiły. Liczyłem na jakiś sygnał od państwa. Na razie go nie mam. No ale dobrze, dokładamy do tej listy państwa życzeń przynajmniej z dwie ławki. No najmniej, bo tam chyba bodajże jedna jest czy dwie. No ale wie pan, jak to z ławkami jest. No po prostu no ale tam jest, raczej jest spokojnie. Tam nie młodzież tak daleko nie idzie od miasta, żeby tam... O, pan nie zna młodzieży. Jak się młodzież dobrze nastawi, to pod Grunwald do Gostynia dojdą. Ale dobrze, ja wiem, zgłaszamy. Ja też kiedyś byłem młody. Właśnie, i gdzie już nie będziemy mówić, gdzie pan chodził. No właśnie, rozumiem. Celu. Ulica księdza Jerzego Popiełuszki, o, prośba Popiełuszki, ogromna, tak. O przynajmniej kilka ławek. I tutaj ten kawałek jeszcze od Popiełuszki do Lipki też jest jedna ławeczka, aby. Mogła tam jeszcze bliżej do Lipek, tam po prostu też być jedna ławeczka jeszcze. Do Lipek? To ciekawe określenie. Gdzie to jest do Lipek? Nie masz. No to ja panu mówię, od Popiełuszki, jak pan jeździ do miasta, nie? No. A te Lipki, a w prawo to... jest te drzewa, lipy same i tam jest... Ach, tu Aleja Lipowa, już wiem gdzie. Jakuba, świętego Jakuba. O, droga świętego Jakuba. Dobrze, bo to tak... Okej, dobra, zapisane, będzie przekazane. Dziękuję bardzo, pozdrawiamy serdecznie. Tak mi się zawsze przypomina, jak tak wedle tych cech buczków, to tam trzeba skręcić. 65529. O, już skończymy. A nie, no widzisz, teraz już się zagadaliśmy. Jutro o 9.15 słyszymy się znowu. Miłego dnia. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.